Cryptomasters przedstawiają. Cześć wszystkim, witam serdecznie. Karol z tej strony. Przychodzę do Was trochę dzisiaj z nietypowym filmem. Wspomniałem trochę na ten temat przy ostatnich newsach ze świata kryptowalut, a dzisiaj postanowiłem nagrać dla Was taki film specjalnie o tej mojej propozycji. Jak wiecie, nasz czas jest bardzo cenny i jest to rzecz, której nie możemy sobie kupić. Jeżeli chcemy się nauczyć czegokolwiek, to w dobie internetu wszystko możemy znaleźć w internecie, tak samo jak co to są kryptowaluty. Macie dziesiątki, setki, jak nie tysiące stron o kryptowalutach, co to jest, jak działają. Podobnie jak wpiszecie w Google, jak inwestować, to pierwsze co wychodzą wam kryptowaluty, jaki portfel, to również pierwsze co wychodzą wam kryptowaluty, i jak sobie klikniecie, to macie. Bardzo dużo artykułów, które mówią Wam, jakie portfele do kryptowalut będą najlepsze, ale tak jak pewnie wiecie, nie każdy portfel nadaje się do każdej kryptowaluty. Ja stworzyłem dla Was jakiś czas temu poradnik dla początkujących. Nie sądziłem, że ten poradnik będzie miał aż tak wiele pobrań. Przez pierwsze 2-3 miesiące naprawdę bardzo, bardzo dużo osób pobrało ten poradnik. Mam nadzieję, że pomógł Wam chociaż trochę na początku edukacji w kryptowaluty, bo pamiętajcie, że przy inwestycji. Podstawą jest edukacja. Nie inwestujcie w coś, czego nie rozumiecie. I dzisiaj chciałem przedstawić Wam taką propozycję. Każdy z tego kanału już chyba wie o tym moim poradniku, ale wydaje mi się, że zrobiłem go dosyć subiektywnie i ogólnikowo. Chciałem zrobić coś dla Was, żebyście lepiej zrozumieli tematykę kryptowalut. Napiszcie, proszę, w komentarzu pod tym filmem pytania, zagadnienia, które nie są dla Was zrozumiałe, które chcielibyście, żebym Wam wytłumaczył. Na które ciężko wam znaleźć odpowiedzi w internecie bądź macie dużo tych odpowiedzi i nie wiecie, która jest prawidłowa. Ostatnio wspomniałem też, że prawdopodobnie może być to ostatnia hossa, o ile w ogóle nadejdzie, mamy bardzo dużo czynników, które pokazują nam, że ta hossa już niedługo będzie na kryptowalutach, a już niedługo stworzę dla was film. Dlaczego ja uważam, że może to być ostatnia hossa? Ja oczywiście nie mówię, że ta hossa przyjdzie i ja nie mówię, że będzie to ostatnia hossa, ale moim zdaniem może być to ostatnia hossa i niedługo wypuszczę Wam film z wyjaśnieniem, o co mi dokładnie w tym chodziło. Także śmiało piszcie pytania, które Was nurtują, począwszy od pierwszych kroków z kryptowalutami nawet jeżeli chcecie dowiedzieć się, co to jest blockchain, co to są kryptowaluty jak wyszukiwać portfele. Jak robić analizy różnych projektów? To piszcie to śmiało w komentarzach pod tym filmem. Zbierzemy wszystkie pytania do kupy i stworzę dla Was taki film QA, bądź też serię filmów, w zależności od tego, ile będzie tych pytań. I mam nadzieję, że tym Wam pomogę bardziej niż samym poradnikiem. Poradnik jest stricte dla początkujących. Tutaj chciałem zrobić coś dla. Średnio zaawansowanych, może i dla zaawansowanych, jeżeli dokładnie czegoś nie rozumiecie, a nie chcę zrobić znowu czegoś, gdzie zajrzysz, będziesz miał 20 zagadnień, z czego 15 będziesz znał i tylko 5 będziecie interesować. Także pamiętajcie, ten kanał tworzymy dla Was i chcielibyśmy wiedzieć, czego Wy oczekujecie. I jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to pamiętaj, żeby go subskrybować, zostaw łapkę w górę oraz naciśnij ten dzwoneczek z prawej strony, żebyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie, miłego weekendu, trzymajcie się, cześć!